Jak pacjent będzie wyglądać zaraz po liftingu wampirzym? Pacjent po zabiegu wygląda, no może niekoniecznie komfortowo, dlatego że zabieg podania osocza bogatopłytkowego w drodze mezoterapii jest to nakłuwanie szereg zastrzyków śród- albo podskórnych. W związku z tym w każde miejsce, gdzie będziemy podawać ten depozyt tej regenerującej substancji, czyli tego osocza bogatopłytkowego, będą występować mniejsze lub większe pęcherzyki, które znajdują się pod skórą. Mogą pojawić się również śniaczki, krwiaczki, które będą ustępować po mniej więcej po 3 do 7, przepraszam, od 3 do 4 dni. Natomiast jeżeli chodzi o te pęcherzyki, które się deponuje w skórze, podając śródskórnie bądź podskórnie, to okres ustąpienia tych pęcherzyków to jest mniej więcej w ciągu jednej doby. Także już jeżeli pacjent przychodzi na zabieg i rano pacjent wstaje, to już tych pęcherzyczków absolutnie nie ma. Tak jak powiedziałam, mogą pojawić się naczyniaczki, krwiaczki, siniaczki. To jest związane szczególnie u osób, które mają bardzo wrażliwą skórę i bardzo naczynkową skórę. No wtedy rzeczywiście, jeżeli się trafi w naczynko, wtedy taki krwiaczek może się pojawić. One, tak jak powiedziałam, znikają też dosyć szybko. Skóra następnego dnia jest już rozpromieniona i wszyscy pacjenci to zwracają uwagę na to i mówią, że jest nawodniona i rozpromieniona, taka rozświetlona skóra. Rzeczywiście rozświetlona skóra, natomiast w dniu zabiegu ta skóra może być obrzeknięta. Także raczej generalnie zabiegi takie wykonujemy no już po południu, kiedy już pacjent tego dnia nie idzie do pracy. Natomiast następnego dnia oczywiście do pracy już może pójść. Po ilu zabiegach widoczne będą efekty? Do osiągnięcia efektu po zabiegu osoczem bogatopłytkowym potrzeba minimum 3 zabiegi. I wszystko też zależy od tego, w jakim czasie wykonujemy ten zabieg, u jakiej grupy pacjentów wykonujemy ten zabieg. Jeżeli to będzie kobieta, która będzie miała 55 lat czy 60 lat, wiadomo, że ta regeneracja będzie słabsza. Jeżeli to będzie kobieta w wieku 35, 40, 40 paru lat, to wiadomo, że regeneracja będzie szybsza. W związku z tym efekt zabiegu zależy też od wieku pacjentki, od tego, czy pacjentka używa używek, czy używa solarium, czy niszczy tą skórę, od tego, jak pielęgnuje. Natomiast bardzo jest istotne to, że zabieg ten daje efekty sukcesywnie. Dzień po dniu dochodzi do wzrostu odbudowy skóry. W związku z tym ten zabieg jest bardzo preferowany i zalecany kobietom, które nie chcą zdradzić, że stosują medycynę estetyczną, że chodzą do gabinetów medycyny estetycznej. Nie ma tutaj efektu od razu, i który później po tych innych zabiegach jest stopniowo jest zmniejszany. Tutaj jest odwrotnie. Tutaj zaczynamy stopniowo budować skórę, tworząc nowy kolagen. Czyli dzień po dniu skóra staje się coraz lepsza i coraz młodsza, i coraz bardziej jędrna, zanikają zmarszczki, spłycają się zmarszczki, skóra się ujędrnia. Także do uzyskania tego efektu potrzebny jest jednak czas i potrzebne jest wykonanie przynajmniej, tak jak powiedziałam, 3 zabiegów w odstępach miesięcznych. Potem oczywiście możemy stosować taką dawkę przypominającą, czyli jeden zabieg raz na rok, no i za rok znowu ewentualnie taką regenerację swoim własnym osoczem powtórzyć. Czy efekty po liftingu wampirzym mogą być słabe? Dlaczego? Rzeczywiście efekty mogą być słabsze i zdarza się to szczególnie u pacjentów, którzy zatajają pewne dane odnośnie swoich chorób. Jeżeli mamy pacjentów z chorobami z autoagresji, a szczególnie tutaj myślę o chorobie Hashimoto, i jeżeli pacjentka nie przyzna się lekarzowi medycyny estetycznej, że choruje na tą chorobę, że bierze leki, bądź nawet na ten temat nie wie, to może się zdarzyć tak, że efekt tego zabiegu rzeczywiście będzie słabszy. W związku z tym bardzo też jest istotne, że jeżeli mamy kobiety czy mężczyzn, a z reguły kobiety, które chorują na chorobę Hashimoto, to bardzo jest istotne, żeby te kobiety były w takiej wyrównanej fazie, żeby poziom hormonów był prawidłowy, żeby ilość przeciwciał przeciwtarczycowych była mała, wtedy zabiegi można medycyny estetycznej typu lifting wampirzy stosować. Również istotne jest też, żeby ograniczać używki. To jest bardzo ważne, dlatego że palenie, myślę teraz tutaj głównie o paleniu papierosów, to jest to,
co bardzo niszczy nam skórę. I tego efektu, tak oczekiwanego efektu, nie będzie zawsze u palaczek. Ten efekt uzyskamy, ale dopiero po większej liczbie zabiegów, czyli u kobiety młodszej, kobiety, która dba o siebie, która nie pali, te efekty będą po 3 razach, natomiast takie maksymalne efekty będą, bo już po pierwszym zabiegu efekt jest ewidentnie widoczny, natomiast taki utrwalony efekt będzie po 3 razach. Natomiast u pacjentek, które no niestety palą papierosy, będzie może konieczność wykonania 4, a nawet 5 zabiegów.